here we are on the parking. Pośmigamy. Dziękujemy bardzo. Na razie. Z której strony wchodzimy? Z tamtej strony wchodzimy. Serio. Wszystko wam potem wytłumaczę. Lecimy do Chorwacji. Można jechać. Kura, skóra i komura. Kura, skóra i komura. Moi drodzy, jest godzina nie ma ostrości. Jest godzina 5:30. Jestem w Chorwacji. I jej sytuacja jest następująca. Wczoraj o godzinie 15 wystartowaliśmy z Krakowa samolotem Rafała do Splitu. Jesteśmy właśnie w Splicie w tym momencie. Dolecieliśmy o godzinie 19:00, jest 5 rano i lecimy samochodem, który wypożyczyliśmy ze Splitu na południe Chorwacji. Ekipa się jeszcze ogarnia, ja już lecę do samochodu, by podjechać im bliżej. Co dalej? Jedziemy samochodem około 4 godziny do Orebicza. Z Orebicza ciśniemy krótkim promem, który trwa 10 minut do, a raczej na Korczule, do Korczuli na Korczule. I z Korczuli lecimy samochodem do Vela Luki. Spytacie, po co to wszystko? Po co to wszystko tak na dzika? Czemu teraz o godzinie 5:15 wstaje, a o 6:00 chcemy wyjeżdżać? Moi rodzice pojechali do Chorwacji 1,5 tygodnia temu. Rafał, wiedząc o planie moich rodziców, powiedział: Remek, polećmy do Chorwacji, zróbmy im niespodziankę. Wszystko po to, by zrobić niespodziankę moim rodzicom. Kocham was. Co najlepsze, gdy już wrócimy następnego dnia po dobie z Vela Luki do Splitu ponownie, to ze Splitu lecimy do Sardynii, do Olby. Olbi? Do Olbie? Olby? Stamtąd jedziemy motorami na południe Sardynii i z południa Sardynii lądujemy ponownie w Splicie, po to by lecieć do domu. A to jest moja fura. W sensie, że wypożyczona. Rafał się myje. To są nasze rzeczy. To są moje rzeczy. Tu jest hol. Tu jest Kuba, nasz pilot. Tam jest Paula, nasza pilotka. Myje ząbki. Co najlepsze, kilka godzin temu lecieliśmy tutaj do Chorwacji. Pilotem była Paula. Teraz największy gówniarz z ekipy będzie ich wszystkich wiózł autkiem do samej Vela Luki. Jesteśmy w Stonie. Halo. Tam jest Rafał, tam jest Kubuś, tam jest Paulina. A
Tu jest mur obronny. Paulina skończyła dzisiaj 16 lat i robi się lepiej. Tak, to jest, ona właśnie dzisiaj kończy 16 urodziny. Dzisiaj ma urodziny, w momencie kiedy właśnie jest z nami w Chorwacji. 16, powtarzam, urodziny. Jest już pełnoletnia. Jest już legalna. Lecimy na kawę. Przed sobą mamy jeszcze jakieś półtora godziny trasy łącznie. Oto i ona. Pilotka! Spontan jak i mało. Naprawdę. Życzyliśmy wszystko. Ruszyliśmy. Jesteśmy. W całym tym planie musiałem niestety uświadomić mamę, że przyjedziemy, ponieważ ich plany tutaj, z tego co się dowiadywałem po cichutku, uwzględniały jakiś wyjazd, akurat w dzień, kiedy myśmy mieli przyjechać. No i musiałem tam z mamą pogradzić w taki sposób, żeby jednak rodzice byli na miejscu. Mama wie, że przyjedziemy, ale i tak była mega zdziwiona, dowiedziała się dobę temu, a ojciec jeszcze tego nie wie. I choć pewnie nie nagram jego reakcji, a może mi się uda, jestem ciekaw właśnie, jak będzie wyglądał i gdy zobaczy Rafała, naszych kochanych pilotów i mnie, będąc w pełni przekonanym, że nie uda mi się przyjechać, bo wie, że zapierdziel, bo dużo roboty, którym jakimś cudem dało się przesunąć. Ale jakim cudem, to sam nie wiem. Kawka i śmigamy dalej. Na słoneczku. Na słoneczku. W Chorwacji. Z widokiem na kościół. I z metką na nowej czapce. Metka musi być. Metka musi być. Tak jak na rękawie na garniturze. Cześć! No i zwiał. Gupol mały. Jak taki smerf, który pomaga świętemu Mikołajowi. Elf, a nie smerf, przepraszam. Elf, a nie smerf. Tak mnie Rafał ochrzcił. Dzięki ci. Dziękuję. Zima idzie, wiesz? Taka dygresja. Zima idzie, wiesz? Koncert dla ludzi z Orebidża. Jesteśmy w Orebidżu. Prom 10 minut na Korczule. Z Korczuli do Velaluki. I jesteśmy u celu. No niesamowicie. Coś pięknego. Piloty patrzą, jakby tu się latało pięknie. A? Widzę ten błękit. Tam jest. Naprawdę konkret. I szapa. Jesteśmy w domu! Jesteśmy w domu, moi drodzy! Reakcja mojego taty, który nie wiedział o niczym i teraz nas zobaczył z Rafałem. Wiecie, jak mi serce biło, jak podjeżdżałem pod działkę? Masakra! Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Niesamowite. To jest taki straszny, taki mindfuck dla głowy, ponieważ będąc tutaj w Chorwacji już 20 któryś raz, a w tym miejscu będąc 14, 15, zawsze to się wiązało z drogą samochodem przez 15 godzin, co sprawia, że wiecie, to jest duże przeżycie, męcząca podróż, strasznie charakterystyczne, cała droga przez Austrię, przez wszystkie kraje po drodze, przez charakterystyczne duże miejscowości. Jakie to jest dziwne, przylecieć samolotem, być w Splicie w 2,5 godziny, to jest pstryknięcie palcami, a ze Splitu jechać samochodem tutaj, co już trwało, bo to było 4-5 godzin, ale straszne takie przełamanie tej formy, która występowała za każdym razem. Jest niesamowicie. Jesteśmy tutaj dobę niecałą. Jutro jest godzina, nie wiem, 12, a jutro o godzinie 6:15 już stąd wyjeżdżamy, bo nas śpieszą terminy i działania. Sardynia! Masakra. Montują hamaczek. Też można.
tu nasz Ford, którego już dobrze znacie. Ten obklejony taki kolorowy. I trochę się w kampera zmienił, bo tu są łóżka teraz. Takie wyciągane. I można się tu kimnąć. I zaraz z tego skorzystam, bo jestem po 5-godzinnej drodze. Zmęczony. A co my tu mamy? Co my tu mamy za piękną wyspę? Z tym pięknym widokiem. To jest Brodet. Brodet? Tak Brodet. Mówisz, mamo? Tak mówisz, tak? Brodet. Żeby przykryło. Dobrze. Smacznego. Jak dobrze jest się przespać. Naprawdę. Chodź na kamieniach, bo tam spałem. Za tymi wieżakami tutaj, znaczy za tymi leżakami. To się bardzo wyspałem, bo tego mi strasznie trzeba było. Teraz wcinamy. Polatamy trochę dronem, pozwiedzamy. Mamy tylko dobę, więc trzeba z tego korzystać. Mamy ości i inne smakołyki, dlatego tu krzykacza. No cicho, już cicho. Cześć! Cześć! Będziesz chciał, nie? Chodź. Dam ci tu na boku. Ale on jest, kurczę. No idź, 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 daj mi przejść, synek. Wyluzuj. No luzuj ty. Siad. Znasz te komendy jak siad? Znasz komendy jak siad? A ty jesteś chudziutki, dobra, już nie jest na tą znęcą. Czekaj z tym, czekaj, czy wyluzuj, wyluzuj. No zaraz ci zrobię tutaj krzywdę. Spierdzielaj. Chyba był głodny bardzo. Nie wiecie, jakie to było niesamowite. Do tej pory wspominamy ten moment, kiedy podjeżdżamy z taką ulubioną nutą mojego ojca. To jest Severina Uno Momento. Gdy puściliśmy tą nutę, otworzyliśmy wszystkie okna na full w tym samochodzie, który wypożyczyliśmy. Założyliśmy wszyscy czapki, tak żeby nas nie do końca mógł rozpoznać. Okulary. I wjechaliśmy na działkę. Akcja była tak brawurowa, że ojciec przez 30-40 sekund kontaktu wzrokowego z nami nie poznał nas, nie poznał swojego własnego syna. Poznał Rafała i po Rafale się kapnął, że to jesteśmy my, bo taką czapkę, jakąś komin taki miałem i okulary, że nie poznał po prostu tego. Niesamowita sprawa, naprawdę. Cieszę się, że tu jestem. Jesteśmy tu na chwilę tylko, ale to jest niesamowite. Jesteśmy tu od godziny 11 około i jesteśmy do jutra 5.30, o 6.15 mamy prom, lecimy do, płyniemy do Splitu, a ze Splitu lecimy na Olbie, do Sardynii, na Sardynię, a to już będzie w kolejnym vlogu. Dobra, idę się napić zimnego, dobrego piwa. Tu rozpaliłem właśnie ognicho. Very good. Na kolację małże. I może coś jeszcze. Tell me to the camera. I'm recording you. Okay, so what do you must do in this game? I have to run from circles. Circles, yeah. And I have to kill them. You must collect the special skills to kill these circles, yeah? Yeah. Like this? Yeah. Okay. And what do you have on the back? Resi style? Yeah. I have a light so I can show you the way to go. I know the way. You know the way? Come on. I was going in this in school. Uh-huh. And my teacher just... I have one bag on Resi. Okay. That you give me. Uh-huh. And I have one big bag and put this in. And my teacher didn't know that was. She was thinking that was books. Oh my goodness. Be careful, please. Oh my goodness. I have a big one. And I have a bigger one, but it's home. Great light. Bardzo intensywny dzień, naprawdę hardkorowe, hardkorowa doba, ponad już, bo w trasie jesteśmy od wczoraj rano. Come on, Lucia. Yes, I saw my clothes. We must finish the vlog. Okay. You can say greetings from Croatia. Greetings. Yeah, greetings.
Greetings from Croatia to my fans. If you want to. Yeah, but wait, I forgot how to say it. You forgot how to say it? Yeah. So you can say what you want for the people. Okay. Yeah, great. So bye bye, and you can now put the hand on the camera. This. Now in this place. Bye bye. Like that. Yeah. Great.